Panie trenerze, to Pana pierwszy mecz w roli szkoleniowca Polonii, gdzie jest mecz wyjazdowy i to daleko, bo aż nad samym morzem. Jakieś szczególne uczucia towarzyszą temu spotkaniu? Nie, tutaj nie myślałem nawet w tych jakichś takich kategoriach. Najważniejszy chyba, jako pierwszy był ten mecz, jednak mimo wszystko tutaj u siebie z Bełchatowem, a to już kolejny mecz i nic szczególnego mu nie towarzyszy. No na pewno, po to się robi takie analizy, żeby to wykorzystać później w grze, żeby zawodnikom było łatwiej realizować to, co założymy w naszej grze i wierzę, że to będzie owocne. Pół godziny, które spędziliśmy w tej salce, które będziemy potrafili wykorzystać i da to efekt. Jak będzie wyglądała ta kadra meczowa? Czy ktoś nie pojedzie z Wami nad morze? No takie w ostatnich dniach niestety złe jakieś zbiegi okoliczności sprawiły, że nie ma w kadrze meczowej. No, wcześniej kontuzjowanego Petra Chlicki, do tego jeszcze no jednak ciągnie się ten uraz Krzyśka Króla, chociaż wrócił do treningu, no ale jeszcze na ten mecz nie jest gotowy. I poza tym Łukasz Kilar i Karol Tomczyk, który w ostatnim momencie też wypadł, także no nie jesteśmy, można powiedzieć, w pełnym składzie, ale jest 18, które wyjeżdża, którzy na pewno są gotowi do gry, którzy no, chcą się pokazać z jak najlepszej strony i wierzę, że to będą ci ludzie, którzy zapewnią Polonii kolejne punkty. Jak będą wyglądały te najbliższe godziny, bo jest 8 rano w sobotę, a Wy już się szykujecie do wyjazdu, pomimo że mecz jest jutro, jest jakieś zgrupowanie po drodze? No, to naturalna chyba forma przemieszczenia się nad morze, no trzeba jednak pokonać trochę kilometrów po drodze, jeszcze trening w Gutowie, obiad, także no, planujemy gdzieś tam na późne popołudnie, wieczór być w Sopocie dokładnie i tam się przygotowywać już bezpośrednio do tego meczu, który jutro przed nami.